Siemka, siemaneczko, oto też jest dzisiaj dla Was specjalny odcinek, taki trochę poświąteczny, aby zabić tą nudę pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. A dzisiaj chcielibyśmy sobie pomówić o temacie, dlaczego tak naprawdę kupujemy te piękne i niebezpieczne, często drogie maszyny. Czy co one takiego w sobie mają, że gdzieś tam jesteśmy popychani do tego, żeby je kupić? Niejednokrotnie idąc przez drogę do tego, aby taką maszynę posiadać, spotkamy się z oporem czy przeciwieństwem naszych małżonków, współmałżonków, może rodziców. Czasami spotka się to może nawet z kłótnią. Niejednokrotnie trzeba wydać kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy, żeby kupić taką wspomniałą maszynę. I co w tych motocyklach takiego jest, że pomimo tych wszystkich przeciwności decydujemy się na zakup? Swoją historię opowiem Wam na sam koniec, a rozpocznijmy od tego, czym tak naprawdę jest motocykl. No jest to maszyna zaprojektowana do tego, aby nas przemieszczać relatywnie tanio z punktu A do punktu B, umożliwiające łatwe parkowanie, przemieszczanie się w korkach relatywnie tanio, może nawet pozwalająca zaoszczędzać nam trochę czasu. Ale czy tak naprawdę jest? To są wszystkie takie argumenty, z którymi wyskakują wszyscy motocykliści, kiedy chcą sobie jakoś przedstawić racjonalnie, dlaczego ten motocykl kupujemy. Ale czy to jest prawdziwy powód, dla którego kupujemy te motocykle? Bo tak naprawdę trzeba byłoby się zastanowić, jak my się czujemy, myśląc sobie o nas jako o motocyklistach. Może nie każdy się do tego przyzna, ale wydaje mi się, że każdy lubi z nas poczuć się wyjątkowo, fajnie, wiecie, tak cool. I nieważne, czy to przez ciekawe ciuchy, uprawiany sport, czy atrakcyjny wygląd, tak się też składa, że motocykl daje nam to wszystko w pigułce. Wsiadając na tę dwukołową maszynę, no momentalnie stajemy się fajni tacy, przynajmniej w naszych własnych oczach, tak? Kiedy na grzbiet nasuwa się to skórzona kurtka, która poprzez, wiecie, liczne ochraniacze sprawia, że wyglądamy jak The Rock, nawet jak mamy 1,60 m wzrostu, a po założeniu, wiecie, kasku z ciemną szybą stajemy się prawie pilotami myśliwca, wiecie, rodem z Top Gun. Nie ma co się oszukiwać. Wygląd w pełni ubranego motocyklisty no ma w sobie element zajebistości. I tej może, wiecie, z lekka ukrywanej takiej dziecięcej radości, takiego lekkiego uśmiechu gdzieś tam pod tym kaskiem i zadowolenia z samego z siebie. Kolejnym elementem, który jest na pewno odskocznie od dnia codziennego. Mimo, że nie jestem typowym pracownikiem od poniedziałku do piątku, który godzinami, dzień w dzień traci cenne godziny swojego życia w miejskich korkach, to wielokrotnie zauważyłem, jak zwykła przejażdżka do centrum podnosi poziom endorfinek. Kiedy to w piękną pogodę można na luzie przejechać całe miasto, omijając korki prawie jakby ich nie było. Za pomocą motocykla można sprawić, że nawet poniedziałkowy poranny wyjazd do pracy może być czymś bardzo, bardzo przyjemnym i relaksującym. Taka poranna dawka dobrej energii może zmienić nasz cały dzień. Przecież to dopiero początek listy prozdrowotnych zastosowań motocykla. Przecież są jeszcze wielodniowe wyprawy, są spontaniczne wyjazdy dookoła komina, są jazdy bez celu, bez mapy. Wielu twierdzi, że takie kilka godzin w samotności spędzone na motocyklu działa jak medytacja. Czas dla nas samych, czas, w którym możemy oderwać się od spraw codziennych, czas, w którym możemy w pełni się zrelaksować, tak po prostu. Kolejnym takim elementem jest na pewno przynależność do grupy. Człowiek jest stworzeniem stadnym i nie ma tutaj co się dziwić, że lubimy przynależeć do jakiejś grupy. I nieważne, czy jest to zrzeszenie flisaków, czy rodzina motocyklistów, my jako ludzie po prostu lubimy otaczać się osobami o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Wiele osób, zanim jeszcze kupi swoją pierwszą maszynę, już należy do kilku grup na Facebooku, już ogląda filmiki na YouTubie i już chce się poczuć częścią tej rodziny. Czerpać, nie wiem, inspiracje i porady od bardziej doświadczonych, a w późniejszym czasie dzielić się również swoimi uwagami i historiami z nowym pokoleniem motocyklistów. I nawet osoby, które na co dzień preferują jazdy w samotności, tak jak na przykład ja, czują się częścią motocyklowej rodziny. Przejawia się to w obecności, nie wiem, na różnych forach, dyskusjach, czy nawet pozdrawianiem się na trasie. Czy, nie wiem, chęcią niesienia pomocy przypadkowo spotkanym motocyklistom.
I to właśnie ta przynależność do jakiejś grupy sprawia, że też czujemy się w jakiś sposób fajnie. Co jeszcze można zrobić z motocyklem? No, na początek, tak jak już wspomniałem, jest to po prostu przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Chyba najbardziej oczywistym zastosowaniem motocykla jest chęć przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego relatywnie szybko, tanio oraz efektywnie. Kolejną rzeczą jest oczywiście ta dziwna dla osoby patrzącej z zewnątrz jazda dla przyjemności, jazda bez celu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jazda na motocyklu to niekoniecznie przemieszczanie się z A do B, ale również czas spędzony w pięknych okolicznościach przyrody, czas spędzony ze swoimi myślami, czas oderwany od trosk dnia codziennego. Dla niektórych medytowanie i motocyklowa joga to zbyt nużące zadanie i potrzebują mocniejszych doznań. Wtedy można zabrać na przykład motocykl na tor. Tutaj nie chcę się bawić w moralizatora, prawiąc, jak bardzo niebezpieczne jest szukanie adrenaliny na ulicy. Wszyscy dobrze wiedzą, jakie ryzyko podejmują. Jednak zabawa na torze jest czymś wspaniałym i polecam każdemu, kto czuje w sobie potrzebę zastrzyku adrenalinki. Jazda motocyklem sama w sobie sprawia, że wyróżniamy się z tłumu tych codziennych uczestników ruchu. Czujemy ten wzrok mijanych przechodniów, innych kierowców, zazdrosnych kierowców aut i gdzieś tam wewnątrz czujemy takie dzikie zadowolenie z siebie. Motocykl to również podróże, i te duże, i te małe. To sposób na niezapomnianą przygodę w postaci wielodniowej, czasami wielotygodniowej wycieczki po nieznanych krajach. Oczywiście wiąże się to z pewnym niewygodą, z niedogodnościami, przeciwnościami, no ale czym by była przygoda bez tych wszystkich czynników, prawda? No jak tutaj nie zapomnieć o czymś tak fajnym jak majstrowanie w garażu? Wiadomo, gdy sezon się kończy, na ulicy robi się zimno, ślisko, no to co innego lepiej robić, jak nie pomajstrować przy swojej maszynie? Zawsze znajdzie się jakiś fajny temat do ogarnięcia. A to serwis filtrowo-olejowy, a to naciąg łańcucha, a to trzeba dorzucić jakieś akcesoria, a może po prostu podładować akumulator. Każdy powód jest odpowiedni, aby chociaż na chwilkę podejść do naszej maszyny i trochę z nią poobcować. A jeśli do tego wpadnie jeszcze kolega, może koleżanka, to już w ogóle jest super. Kolejną fajną czynnością, którą możemy zrobić ze swoją maszyną, niekoniecznie kiedy na niej jeździmy, to oczywiście fotosesje. Kiedy nasz motocykl jest już pięknie umyty, wyposażony we wszystkie możliwe świecidełka i gadżety. Oczywiście wszystkie, które nam są niezbędne do jazdy, jakżeby inaczej, nie? To jest w nas taka nieodparta, dziecięca chęć pochwalenia się całemu światu tym cudem natury. I nieważne, że połowa osób nie doceni naszej nowej zielonej kanapy, ale czas spędzony na fotosesji z naszą maszyną jest 1000 razy lepszy od zalegania w fotelu i tępego scrollowania społecznościówek. Kolejna rzecz to uczestnictwo właśnie w tych różnych grupach. Będąc właścicielem motocykla, z pewnością spotkacie się z zainteresowaniem innych osób. Zarówno tych zaciekawionych pozytywnie, jak i tych nastawionych negatywnie. To im będziesz opowiadał o wadach i zaletach, to im będziesz tłumaczył niuanse motocyklizmu, albo dlaczego się nie zabijesz, albo gdzie planujesz pojechać w przyszłym sezonie, tak? Lub z jakiego powodu na przykład sprzedałeś poprzedni i kupiłeś nowy motocykl. Nawet osoby pozornie niezainteresowane motocyklami chętnie na niego usiądą i posłuchają, jak głęboko basowo brzmi silnik twojej maszyny. To zainteresowanie podświadomie przelewa się na nas, na właścicieli. To ono właśnie sprawia, że i my czujemy się interesujący, a tym samym sprawia to nam po prostu przyjemność. Rodzaje motocykli na rynku są dziesiątki. Sporty, cruisery, enduro, turystyki, nakedy, choppery i scramblery i jeszcze kilkanaście innych, których jeszcze pewnie nie znam. I gdzieś pośród tej grupy odnajdujemy siebie, trochę jak trochę z psami. Wybieramy te, które odzwierciedlają nasz charakter. To czy wolimy rozwiązania bardziej praktyczne, czy może przeważa estetyka, a może osiągi? A może nasz perfekcjonizm za wszelką cenę stara się połączyć te wszystkie cechy w jedno? Kupując motocykl, stajemy się częścią danego stylu, pozwalając innym widzieć nas przez pryzmat właśnie tej maszyny. A na sam koniec chciałem opowiedzieć wam, co takiego się stało, że i ja zostałem motocyklistą. Przez wiele lat interesowała mnie motoryzacja, zresztą dalej mnie interesuje.
taki lekki, szeroko pojęty tuning, odrobina adrenalinki związana z usportowionym autem, posiadaniem usportowionego auta. I w którymś momencie chciałem spróbować po prostu czegoś nowego, poszerzyć swoje horyzonty, spróbować nowych doznań, właśnie takich, jaki daje nam motocykl, a że w wachlarzu moich zainteresowań jest również i podróżowanie, i taka właśnie zwykła jazda bez celu. I odrobina adrenalinki, tej wolności, może i trochę też tych niedogodności, które właśnie daje motocykl, że już nie wspomnę o moim ukochanym majstrowaniu w garażu. I motocykl wypełnia bardzo dobrze te wszystkie moje wymagania, te moje zachcianki i stąd też taki pomysł, żeby stać się jednym z nas. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to super, bardzo się cieszę. Jeśli umiliłem Wam tym filmikiem kilka minut w tym okresie nudnym, międzyświątecznym, ale również chętnie chciałbym poznać Wasze powody, dla których i Wy zostaliście motocyklistami. Napiszcie w komentarzach, chętnie przeczytam Wasze historie i zapoznam się z nimi, bo na pewno nie wszystkie są takie same i każdy z Was ma jakieś swoje powody, dlaczego stał się motocyklistą. Pozdro!